Witam was moi kochani widzowie. Dzisiaj chcę wam zaprezentować bitwę ISU 152, całkowicie stokowy czołg. Radziecki Tedek 8 tieru na mapie Elhauf. Gram w plutonie z opalonem z klanu DP303, w którym sam jestem i zapraszam do wstąpienia do tego klanu. Wymagania będą w opisie. Oraz strona klanu na bocie też będzie w opisie. No więc tak, tu udaje się do tego oto kamienia. Ten kamień jest moim zdaniem najlepszym schronieniem dla TD-ków na tej mapie, bo arta nas tutaj nie powinna sięgnąć. A jak sięgnie, to za mało, bo pościg raczej nie przeleci. Tutaj Pantera 2 pojechała na zwiad i to był jej najgorszy błąd. Nie wiem, dlaczego nie wysłali tutaj Hellcatów. Dlaczego Hellcaty tam nie pojechały? Teraz tutaj się przestawiłem i czekałem tylko aż się wychyli. O, wychyliła się. Pokazała ładnie mi tył i bok wieży. Została zgąskowana przez kogoś. I dostała tutaj strzał za 900. No a później myślałem, że trochę się tu znowu wychyli. Ja tutaj się trochę schowałem. Tutaj PZ-a mi przyjechała pomóc. Oj, T20. Myślałem, że go tam sięgnę, on tam za skołami. O, się trochę zadumiło. No i tak czekałem na tą panterę albo T20, może tam wyskoczy. Ale nie, jednak nie chciało. Czekałem, że tam może coś wyjdzie zawsze. Tam... Opalon już dostał strzał za 217 od kogoś, być może, no nie wiadomo od kogo, może Hellcat go drasnął skądś. Tam tylko KWS jest i IS-3 chyba, zaraz zobaczę. Nie, T71 tam jeszcze było. No ale, oj, i dojechał i z trzeci. No tam patrzałem, może tam na przejazd, może ktoś by jechał, ale nikt tam nie chciał spotować na tym przejeździe. No i teraz będzie nudniejsza część bitwy, to może trochę opowiem o samym tym czołgu. No więc tak, stokowy czołg. Najlepsze działo ma z 10 tieru, które ma 268 średniej penetracji i zabiera po około 800, nawet więcej. Na tym dziale polecam grać z HE-kami, ponieważ jak widzieliście w Panterę, gdybym strzelił z tego pocisku, na pewno bym jej nie zadał maksymalnych obrażeń, bo penetracja by zmalała, a tutaj walnęłem jak arka po prostu. Penetracja 86, a uszkodzenia 910. No to tak, co na pewno jest tu potrzebne w tym czołgu? Dosyłacz, celowanie ulepszone i duża skrzynka z narzędziami. A co do tych małych pierdół, to ręczne gaśnice, mała apteczka i mały zestaw naprawczy. Nigdy nie strzelajcie tu, tutaj. W ogóle w tej jarzmo działa nie strzelajcie, jest bardzo twardy. Jeśli widzicie ISU, walcie gdziekolwiek. To jest papier, karton. To jest bardzo łatwe do przebicia. On ma może 100 mm pancerza, ale pewnie nawet nie ma tyle. Nie przeczytałem dokładnej specyfikacji. Wiem, że jest miękki. No z góry oczywiście to arta. Nie ma problemu z wybiciem się. Tu próbowałem polować na nich, ale niestety się nie udało. Zamiast na przykład tej skrzynki dużej z narzędziami, możecie założyć sobie siatkę. No i tu teraz też będzie trochę nudno. Tu opalon już ma tylko 190 życia. Pantera dwójka, tam już tam ta flanka ogólnie puszcza, zaczyna puszczać.
Arta zdobyła pierwszego killa. Powiem wam, że Arta będzie ogarnięta. Zobaczycie to w dalszej części filmu. O, tutaj pojawił się, nie wiem, jakiś bardzo odważny gracz. Próbował ich zajechać. Oczywiście to się nie udało. I to, co najgorsze zrobił. Uderzył w tą panterę, no. Czy to jest sens? Czy to sens jest? Teraz już wiedzą, że ja tu jestem, bo zdjąłem go. Tutaj cofnął się Opalon. I z trzeci przyszturmował z KWS-em. Pantera dwójka na całe szczęście zdjęła KW. Tam jeszcze dojedzie Hellcat i Opalon wtedy zginie. To teraz wiedzą, że ja tu jestem. Trochę za daleko sobie wyjechałem, bo chciałem tam do tej T29, żebym miał zasięg widzenia. Jak widzicie na tej mapie, to jest mój zasięg widzenia, gdzie widzę dokładnie, jakie są wykryte czołgi. A i znowu T20, ale wiedząc, że ona jest za skałkami, to tylko tak zobaczyłem. Tu przyszturmował ten PZ4S, który odegra dość ważną rolę, chociaż to szóstka. I ten AMX, no więc postanowiłem mi tam potowarzyszyć. Myślałem, że ten IS-3 się trochę cofnie. To dostałby tutaj bułkę w bok, ale niestety nie chciał się cofnąć. Dalej. No tutaj coś wystrzeliło w Panterę i to chyba był ten Hellcat, bo za 233. No, tak jak mówiłem, tam jest Hellcat. O, właśnie teraz Pantera odparowała poprzez ich artę. I Opalon odparował dzięki Hellcatowi. Zresztą tutaj tylko Jak Panther, który bronił tam z daleka. Tu przyszturmował KW-1S. O, i Lor zdjął tego Hellcata. Gdyby nie ta arta, prawdopodobnie ten Hellcat by wykończył tego Jak Panterę i bitwa byłaby przegrana. Teraz wszystko w moich rękach. I tego Jak Pantera, bo nie ma takich czołgów, które mogłyby nam pomóc teoretycznie, a jednak, tak jak mówiłem, tamta PZ4S dużo działała. Tak samo arty nie dały się. Tutaj T20 i gdyby nie ten T20, który się wychylił, nie widziałbym tego, co zaraz się pokaże. O, właśnie. No i tu dostał ładnie strzał za 1002. Prawdopodobnie decydujący strzał. No. Teraz jest na dobicie. Jeszcze ten IS-3 został. To najgorsze jest. Bo on został i nie wiem, gdzie on jest. Znaczy wiem, że jest tam, ale ten Jak Panther może zejść chyba na strzał od tego IS-3, chociaż nie jestem pewien, bo już dawno nie grałem. O, i ten AMX tu wyruszył. O, i jest dosyć szybki, ale przed pociskiem nie ucieknie i został zgaszony. Dobrze, że to działo ma właśnie takie dosyć dobre skupianie, jak na taki kaliber 152 mm. No i teraz u nich zostało tak samo, tylko jedna ósemka, nie licząc arty. No, ten Hellcat z PZ-ką tam pojechali i tu T20. I zrobił chyba największy błąd swojego życia teraz. Patrzcie. Zatrzymał się i zaczął cofać. No to w nagrodę dostał strzał za 846 ode mnie. No i ten Jak Panter przeżył. Gdyby nie on, ten Jak Panter, nie wiedziałbym, gdzie jest IS, którego zaraz wykryję. Tu spojrzałem się, czy tam czegoś nie ma. O.
I wychylił się i trzeci. Zniszczył jak pantera. Ja tu na shifcie zaraz szybko i strzał. Gdyby nie był w ruchu i stanąłby, dostałby na pewno więcej, ale dostał tylko za 340. Hellcat właśnie odegrał bardzo dużą rolę teraz, bo tak, zobaczcie. Oddał strzał, przyjął strzał i zaraz mu odda. Ja nie wiem, ten i trzeci chyba stał bokiem, tyłem, nie wiem, do niego, dlatego tak perfidnie wściurał. No to teraz nie wiedziałem, co mam zbytnio robić. Czy jechać na ich bazę, czy zostać tutaj bronić? I pokazała się fałka, która chciała zniszczyć nam Artę. No to postanowiłem, chciałem pomóc Arcie, ale stwierdziłem, że zanim jak nam się dowlekę, to ona i tak zniszczy tą Artę i jeszcze może mnie zniszczyć, bo przy moim przeładowaniu mogę, przecież nie zawsze mogę zadać pełne obrażenie. Teraz ta Arta tam dostała. Czy, no, fałkę dostała Arty. No to stałem trochę, mówię, T29 pewnie gdzieś będzie. No ale niestety nie widziałem. On jechał tutaj przez to miasto. No to trochę przyspieszę. No tu, jak mówiłem, PZ4S zniszczył Artę. Wykrył kolejną. Ja tu jechałem już na powoli na ich bazę. Bo stwierdziłem, że co ja będę tam stał. Tak to chociaż przyczynię się do kapa. O, i tu pokazały się T29. Mój powolny obrót. No. I bum, strzał. Tak trochę skasowałem go. I tu od razu jechałem, rzuciłem się na fałkę. Tu chyba strzelił do niego ten Hellcat za 200. Jak i tak by go na dwa strzały nie wziął, więc mu pomogłem. Ten Hellcat tutaj jedzie też pomóc Arcie. Razem ze mną. O, pokazała się fałka i tu Lor. Ona już wystrzeliła do tego Lora. I ładnie ją zniszczyli. No i to jest właśnie na tyle, co z tej bitwy. Będzie koniec. Więc tak, wyniki na pewno was interesują, więc wam powiem. 1500 expa i 45 tysięcy kredytów na premium. No, nie jest to jakiś niesamowity wynik, tylko po prostu chciałem pokazać, jak grać stokową ISU. Stokowym ISU. Mam nadzieję, że przybędzie mi subskrypcji, wyświetleń i tak dalej, i tak dalej. Jeśli wam podoba się, to dajcie lajka, jeśli nie, to dislajka i napiszcie dlaczego nie. To wtedy mogę zaprzestać robienia tej serii. Chyba, że będzie większość lajków, no to wtedy będę kontynuował. No więc, dzięki za oglądanie. Na razie.